Okej, a więc kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w God of War. Z tego co pamiętam, jest to 16 odcinek, i z tego co pamiętam, mamy wyruszyć do tej wiedźmy, tak? Gdzie ona się znajdowała? Z tego co pamiętam, to w takiej szczelinie? Pokaźny posąg. Kto mógł go zbudować? W takiej jaskini. Możliwe, że tutaj. O, mamy jaskinię, więc jesteśmy już blisko. Może kolejna historia? Na krótko. Był sobie pewien O, koń. Posłuchajmy Pragnął historii zemścić się ciekawiej. na swoim wrogu, jeleniu. Ale sam nie był w stanie go zabić. Koń spotkał człowieka, łowcę, i zawarł z nim pakt. Posłusznie przyjął wędzidło i pozwolił człowiekowi założyć sobie siodło. Razem zabili jelenia. I koń zasmakował zwycięstwa. Łowca nie zwrócił mu jednak wolności i uczynił go niewolnikiem. Więc ceną zemsty była wolność. Może było warto? Raczej nie. Tutaj moglibyśmy na chwilę wyjść. Tutaj jest to czerwone coś. Poziom wody się obniżył. Gdy wąż się podniósł. No tak. O, teraz można się na górę dostać. Ciekawe. A tutaj niczego nie ma? Co to ma znaczyć? A! To są te wrota. Okej, dobrze wiedzieć, że tutaj są wrota. Przydadzą się. A nie, bo to chyba tylko można z tych wrót tutaj dotrzeć. Czyż nie? Albo można się też tutaj teleportować. A, okej. Dobra, to może się jeszcze przydać, ale na razie. Co jest na górze? Nie wiem, sprawdź. Może jakieś ciekawe rzeczy będą. Może coś zyskamy. Wiedźma jest bardzo potężna, ale czy zdoła przywrócić głowę do życia? Zdaje się, biegła swoim fachu. I nie mamy nic do stracenia. Jeśli nie ożywi głowy. Niby tak. Możemy ją zatrzymać? Nie. Ale będziesz mógł nią nakarmić ryby. Dobrze. O! Jakże miło. O rany, gdzie my tutaj lecimy? Zaraz, czy to jest dobra droga? To jest chyba dobra droga, wow. Żółw wiedźmy pewnie stoi. Jak wrócimy na górę? Ups, jacyś przeciwnicy. A ja totalnie zapomniałem, jak się walczy. Dobra, już sobie przypomniałem mniej więcej. Znowu nie walczyłem przez nie wiadomo ile. I takie są tego konsekwencje. Dobra, z tą wiem, jak walczyć mniej więcej. Och kurde, najpierw tego lepiej. Och, come on, no jakąś trucizną wybuchają, serio. Dobra, po walce. Ale i tak strasznie dużo dostaliśmy. Ja się wcześniej właśnie zastanawiałem, co to za czerwone kryształy. Po raz pierwszy je tutaj właśnie zauważyłem. To nas pewnie wyprowadzi. Tutaj jest jakaś ciekawa skrzynia czarna. Takie jeszcze nie widziałem nigdy. Może jakieś ciekawe zaklęcia będą. Ej, to pozwala odczytać runę z Muspelheimu. O! Runę podróży. Idziemy do świata ognia? Okej, więc do nowego świata możemy się teraz dostać. Interesujące. Z pewnością ten świat kiedyś obejrzę, ale pewnie nie teraz. Teraz mam inne plany raczej. A tutaj o co chodzi? Szukamy pieczęci. Jeszcze jedną gdzieś widziałem. Hmm.
Tutaj jeszcze była jedna chyba. Nie? A może i nie? No to nie wiem, to w takim razie wejdźmy na górę może. Wygląda jakby to była odpowiednia droga, w końcu musimy tam na górę się dostać. Bo tam chyba drzwi nie ma czy coś takiego, nie wiem. Co ja mam teraz zrobić? Halo? O. Zawróć, Asie. Chyba bogowie nie są tu mile widziani. O, i mamy czerwony las. Mam nadzieję, że nas pamięta. Chyba trudno nas zapomnieć, tak myślę. Co słychać, Chaurli? Wiedźma jest blisko? Co to za imię? Tak się przedstawił, a przynajmniej tak to brzmiało w mojej głowie. Chaurli. Który to jest? To jest ten wielki... żółw? O rany, co to są za potwory dziwne? To jacyś mocni są. Albo i nie. Ale za to jest ich dużo. Ilu was jest? Kurde no. Dobra, to już chyba wszyscy, ten już tutaj się zniżył, więc chyba można wejść do niego. Pięknie. A tutaj co jest? Możesz to odczytać? Tak jest! Śmierć Bogu Kruków, Władcy Wisielców. Okej. Może taka informacja się przyda. A więc dobra, chodźmy do naszej wiedźmy, może nam coś da. Może coś z tego wyjdzie. Ojcze, jest tu! Jak dobrze cię znowu widzieć. Wiedziałam, że nie zginęłaś. Witaj. O, potrafisz ożywić głowę? Nie jestem pewna, czy rozumiem co... Chwila. Skąd je masz? Te strzały. Daj mi je. Już. Co jest z nimi nie tak? Co mówi, chłopcze? Te strzały są niebezpieczne. Przeklęte. Jeśli znajdziesz ich więcej, niszcz je, rozumiesz? Czy rozumiesz? Powiedz! Rozumiem. Jak je zobaczę, zniszczę je. Tylko o to proszę. Wybacz. Proszę, weź w zamian moje strzały. To ciekawe. Nie potrzebuję ich już. Skąd ja mam te strzały w ogóle? Chyba na tej górze, po tym smoku. O co chodzi po tej walce ze smokiem je dostałem od tego Sindriego, jeśli dobrze pamiętam. Macie pojęcie, kto to jest? Zabiłeś go? Na jego prośbę twierdził, że możesz go ożywić. Ja? Na pewno dobrze zrozumiałeś? Proszę? Zanieś go na stół. Emily! Minęło dużo czasu, od kiedy no, tu się zacznie ciekawe rzeczy zaraz będą. Czarna magia. Na szczęście głowa nie zgniła za bardzo i mózg jest jeszcze cały. Ładne cięcie. Dziękuję serdecznie. Ludzi musiałeś odciąć głowę jemu. Mam nadzieję, że wiesz co robisz. Dobra, przytrzymaj głowę pod wodą i nie puszczaj. To ważne. I co, odrośnie mu całe ciało pewnie, hech? Pod wodą mi... A, okej. Okay. Tu jest woda. Myślałem, że w ogień chcę włożyć... Wystarczy. O! Zadziałało! Nikt nie spojrzy. To wcale nie jest creepy. Mimirze? Żyjesz? Tak. Dobrze. O! Co to było? Freyo, minęło tyle czasu. Dobrze wyglądasz. Zrobiłam to tylko dla nich. Jeśli chcesz znać moje zdanie, zasługujesz na śmierć.
Pokłoniłbym się, gdybym mógł. Wybacz. Gdybym wiedział, że wiedźma z lasu to sama Freja, nigdy bym tego nie zasugerował. Freja? Bogini Freja? Ty też nie wiedziałaś. Wybacz. Gdy rozejdzie się, że Mimir jest wolny, ściągniecie na siebie gniew Odyna. Jesteś boginią. Byłam przewódczynią Vanów, ale to przeszłość. I nie raczyłaś mi powiedzieć? Hech. Ty chcesz mnie pouczać w tej kwestii? Idziemy, chłopcze. Ale... Już! No, już noc nastała tak szybko. A nie, idziemy do... jaskini. Czemu to zrobiłeś? Nie możemy jej ufać. Bo jest boginią? Nic się nie nauczyłeś, chłopcze. Ale bardzo nam pomogła. I okłamała. Niektórzy cenią sobie prywatność. Lepiej nie osądzać, bracie. Gdy będę chciał twojej opinii, to poproszę. W porządku. Zanieście mnie do świątyni Tyra na Jeziorze Dziewięciu, a doprowadzę was do Jotunheimu. Znamy tę świątynię. Co w niej jest? Ostatni żyjący gigant w Midgardzie. To nam lepiej wskaże drogę. Wąż świata? Zaraz, wiesz jak z nim rozmawiać? Owszem. Posługuje się mało znanym językiem, starszym niż te góry. Nikt w Midgardzie go nie zna. Z wyjątkiem rzecz jasna mnie. Naprawdę? Naprawdę. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale Jormungand to błyskotliwy rozmówca. To będzie interesująca rozmowa. Zaraz się udamy na środek jeziora. To już nawet wiem, gdzie to jest. Za minutę powinniśmy tam być. Mimir, czemu Freja napluła ci w twarz? Lepiej powiedz o Baldurze. Twierdzi, że nie można go zranić. Ano, Baldur jest niewrażliwy na wszelkie zagrożenia. Fizyczne i magiczne. Przechwałki Boga. Każdy ma jakąś słabość. Obawiam się, że nie on. Baldur jest niewrażliwy na wszelkie zagrożenia. Fizyczne i magiczne. Przed chwilą to powiedziałeś. Ach tak? Skąd czerpie swoją moc? Cóż, o ile pamiętam, chodziło o zaklęcie? Mimir? Trochę mi się jeszcze miesza we łbie. Potrzebuję chwili, żeby dojść do siebie. Oby się nie popsuł. Mimir ma się popsuć? Nie wiem, czy tak to działa. Jezioro Dziewięciu. Jesteśmy na jeziorze. Świetnie, przybij obok mostu. Obok mostu? Zaraz, zobaczmy to na mapie może. Tutaj mamy się... A! Okej. Już chyba kumam. Ale nie wiem, czemu Freja napluła ci w twarz. Cóż, w dużej mierze obwinia mnie za swoją obecną sytuację. Nie całkiem bez powodu. Dosyć. Żadnych historii podczas marszu. Skupmy się na... Głowo, jak porozumieć się z wężem? Na środku mostu jest platforma z rogiem. Właśnie, zastanawialiśmy się, po co jest ten róg. Teraz już wiemy. Może go tym obudzimy. Ejże, come on. Come on, kręćmy, a nawet nie trzeba. I kto w niego zadmie? No więc to on musi to zrobić. Jak on to robi, bez płuc? Kogo my tu mamy? Naszego dobrego znajomego. O rany! Odyn kazał wznieść ten posąg na cześć Thora. A biorąc pod uwagę, że wąż świata nienawidzi Fiuta jak mało kogo, pewnie musiał mu się znudzić jego widok. Ale... czy to nie boli? On i Thor mają ze sobą nieco burzliwą historię, a przynajmniej będą. Pewnie widok jego gęby był gorszy niż perspektywa kawału kamienia przechodzącego przez bebechy. Mam o to zapytać? Może odblokowaliśmy jakieś nowe miejsce, jak tam zniszczył ten posąg. Dobra, życz mi szczęścia. Juuu.
Nie wyszedłem z wprawy, pamiętam. O nie, to nie tak. Mokunor Hutunku. Już myślałem, że coś popsuł i zaraz nas zaatakuje ten wąż. Byłoby nieprzyjemnie. Raczej nie będziemy z nim walczyli, tak sądzę. Rozumiem wasz ból. Pomoże. No jest dosyć spory. Pójdziemy w dobrym kierunku. Posłuchajcie. Potrzebujemy dwóch rzeczy, żeby dostać się do świata gigantów. Najpierw musimy poznać runę, która otwiera drogę do Jotunheim. A potem musimy ją wyryć w specjalnej bramie. Tej na górze, gdzie cię spotkali. Nic prostszego. Zgadza się. Jednakże giganci w swej niezmierzonej mądrości sprawili, że żadne zwykłe dłuto się nie nada. Potrzebny jest czubek magicznego dłuta. Na szczęście wiem, gdzie jest. To niedaleko. Przez moment wyglądał na wściekłego. A, to! Myślał, że jesteście przyjaciółmi Odyna. Wybaczcie, nigdy nie mówiłem w tym języku na trzeźwo. To co, możemy już zwracać? Puszcie! Woda opadła jeszcze niżej. Odsłoniła więcej elementów wież i posągów. A to niby czemu? Inne miejsca do zbadania wzdłuż brzegu. Gdzie jest to dłuto? Znajdźcie łódź i wyruszamy. Okej, no to idziemy wraz z fabułą. Gdzie tam była łódź? Czy te wszystkie miejsca nie opadły właśnie? Jeśli chodzi o tą wodę. Nie wiem, czy będę mógł tutaj wsiąść. No patrzcie, co się dzieje. Możemy ruszyć na poszukiwanie dłuta, albo trochę pozwiedzać. A może i da radę? Mamy tutaj coś, proszę. O, patrzcie, jak miło. Coraz niżej. Którędy płynąć? Płyń w stronę posągów wioślarzy i przepłyń między nimi. Okej, tutaj nas jeszcze nie było. To było wcześniej zablokowane, to wszystko było pod wodą. Zupełnie nowy obszar. O, właśnie lecimy tutaj. Okej, patrzcie, zupełnie nowe tereny. A tutaj co jest? Jakiś kontener wielki. Dobra, zaraz się to wszystko okaże. Cóż, w dużej mierze obwinia mnie za swoją obecną sytuację. Ten dialog już był wcześniej, come on, no. Sięga to czasów wielkiej wojny między Asami i Wanami. Przed nią Asowie zawsze wygrywali z łatwością, ale Wanowie okazali się godnymi przeciwnikami, którzy ich poważnie zranili. Koniec dyskusji, teraz maszerujemy. Nazbyt wcześnie odeszłaś z tego świata. Duch z jeziora, słyszałem, co to było. A, okej, okay, one są przyjazne raczej. Wędrowcy ze świata żywych! Moja droga Gulwik mnie... To są jakieś poboczne misje, więc nie wiem, jeśli wam zależy, no to sobie możecie szybko poczytać. Ale ja raczej tutaj skupiam się na głównej fabule, więc... ...i rozrzucili je wokół jeziora. Więc chyba trzeba zrobić to. Przynieś mi jej kość... A, dobrze. To powinno być przed nami. Za tą bramę. Dobra. Przygotuj się! Co się dzieje? Jakaś walka jest? O rany, to ten? Otrzymaj combo. O rany, a skąd się te wzięły z innego świata w ogóle? Kto to widział? Dobra, te małe najpierw zaatakujmy. Widział w ogóle, serio.
To może być ciężko, może ulta odpalę. O, jeszcze... O, zaraz, zaraz. Pięknie. Zaraz go dobiję. Opłacało się odpalić ulta. Zazwyczaj mało odpalam tych ultów, jestem powściągliwy, ale... Ale tutaj się opłacało. Mocno. Dobra, gin, panie. Ilu ich jest w ogóle? Co to ma być, no? Ach, come on, od czego ja dostałem teraz? Sił na próżno. Nie wiem, może jakoś później poszukam. Na razie to idziemy z fabułą. A więc chyba trzeba przejść tędy właśnie. To dłuto, którego szukamy. Co to jest? Cieszę się, że pytasz. Mam tu ciekawą historię. Żył niegdyś gigant imieniem Talon. Naprawdę gigantyczny gigant, który mimo swych olbrzymich rozmiarów był bez wątpienia najwspanialszym kamieniarzem, jakiego znał ten świat. Dumny Tamur pragnął pewnego dnia przekazać swą rozległą wiedzę synowi, ale młody Hrimtur miał duszę wojownika. Być może ojciec bał się za bardzo, a może syn za mało. Tak czy owak, drobna sprzeczka przerodziła się w kłótnię i przepracowany ojciec, bum, uderzył syn. Hrimtur uciekł w ciemną noc, czując wielki żart. Wchodzimy w zimowe tereny. Jak tutaj klimatycznie. Ale że był roztrzęsiony. Wkrótce całkiem zgubił drogę pośród pustkowi Midgardu. Niestety, zwrócił na siebie uwagę kogoś, kogo nie chciał spotkać samotnie w nocy z dala od domu. Thora. No i? Thor. Główny bohater wszystkich mitologii nordyckich. W sumie muszę się przyznać, że kupiłem sobie książkę mitologii nordyckiej jakiegoś takiego pisarza fantazy, bo chciałem poznać lepiej ten świat. Sobie teraz poczytam i za jakiś czas będę miał większą wiedzę na ten temat. Może będę wiedział jakieś ciekawsze rzeczy powiązane z tą grą. Naprawdę te wszystkie mitologie są całkiem interesujące, no. Zaraz, zaraz. Tutaj muszę jeszcze odblokować punkt teleportacji. Mogę się teleportować stąd? Pięknie. Zwłoki Tamura. Wow. To również jakiś wielki gigant. Heh. Nie wiem, czy nie większy od tego węża całego. Z tym stworem nie ma żartów. Zajmiemy się nim we dwóch. Okej, okay, tego stwora jeszcze nigdy nie widziałem. Zobaczmy, co sobą prezentuje, bo na razie to niewiele. Wolverine. Taki wilkołak jakiś. Ma sobie z daleka tak wszystko postrzelam pięknie. Ktoś nawet do mnie nie podejdzie. Nie ma się czego bać, calculated. Dobra, z tego co rozumiem, tutaj trzeba strzelić. Bardzo, bardzo wielkiego luta. Szlak, nic się nie dzieje.
Co my tutaj robimy? Zapieczętowane magią. Bracie, kryształ znów się napełnił. O! Co nam po tym? Chyba nic. A może da radę to jakoś przesunąć? O, tak jak sądziłem. Już, halo, puszczaj. I teraz strzelamy, come on. Tak jest. O, niezła sztuczka. Dzięki. No, IQ milion, wiadomo. Ej, weźmy ten łańcuch, spuśćmy może. Czy już jest puszczony? No nie jest. Co to ma być? No bo tutaj są jakieś posągi, to może je zniszczymy. Upewnię się, że to nie przeciwnicy. Jak to wygląda na mapie? Sam nie wiem, czy mam tutaj spadać, a spadnijmy. Co się stało z ocalałymi? O, Tamur był lodowym gigantem. Gdy umierał, zamroził wszystko swym ostatnim oddechem. To dlatego są te lodowe krainy wszystkie, tak? Ciekawe. No i tutaj też zablokowane. Tak łatwo przez niej nie przejdziemy. To co ja mam teraz zrobić? Jestem zagubiony. Czy może da radę jakoś wejść? Zaraz, tam nas nie było. Może tutaj coś będzie? Jest tu sporo ciekawych miejsc. No właśnie. Wow. No i dostaliśmy się, pięknie. A tutaj może jeszcze coś będzie? Patrzcie, skrzynia. To się przyda. Chyba goldy się tutaj znajdują. A nie, to jest... Zobaczmy. Ej, to jest jakieś bardzo dobre. To ja sobie to biorę na 4. levelu? Kurde, come on, no. Jeszcze ładniejsze. To już w ogóle... Patrzcie, jak teraz ładnie wyglądam. Okej. No, ładne widoki tutaj ponownie. Znajdźcie czubek tego dłuta, potrzeba nam jego magii. Czubek dłuta. Na razie nie widzę żadnego dłuta, a widzę jedynie jeden wielki młot. Jak w jakiś młot Tora. Nie wiadomo. Ponownie te wilkołaki z tego co widzę. One są jakieś słabe. Pytanie, czy jest ich więcej jedynie. O rany, jak ja rzuciłem w ogóle. Dobra, tego dobijamy i tyle. Jeszcze żyje? Come on, no! Wspaniale, wiadomo! Co my mu robimy w ogóle? O rany, jaka szarża. I po wszystkich. Słabe są te wilkołaki. Myślę, że będą lepsze. A się na nich zawiodłem. O. Zobaczmy. Runy i obronę nam daje, a mniej siły. To również biorę, no come on. Bardzo dobre staty. Teraz mam lepszy defense. Trochę słabiej atakuję, ale to i tak się opłacało. Dobra, co my tutaj dalej mamy? Tutaj jest coś ciekawego.
jak i drzewa świata. Przydadzą się. Ale gdzie to teraz rzucić? Tutaj coś jest? Zobaczmy, czy coś z tego wyjdzie. Coś z tego wyszło. To są te runy, ale nie wiem, jak one działają. Kiedyś próbowałem, siedziałem przy tym jakieś 10 minut, ale po prostu nie wpadłem, nie wiem. Nie mam pojęcia, jak ten typ run działa, ten typ zagadki. Podstawa kryształu światła, ale gdzie kryształ? Nie wiadomo. Nie wiem, chodźmy dalej, tędy. Ups! Dobra, one są słabe, nie ma się czego bać. No i tyle. O rany. Kto to widział? Głowa Tamura. Koleś był dosyć spory. Jak tam dotrzemy? A, tutaj pod tym lodem są jakieś ciekawe... Mam plan. Naprawdę? Nie udawaj zaskoczonego. Bez urazy, bracie. Ale nawet Thor z Mjolnirem w garści by się przez to nie przebił. Widać, Thor jest głupcem. To może być za dawno. Chłopcze.